Wiem, a się ma dzisiaj ponownie Project F4N, tylko tym razem sobie przetestujemy Maga. Wcześniej był ten ziomeczek, nim mi się do tej pory grało najlepiej, ale zobaczymy sobie Maga. Magma Area Damage, Mobility, ale jest weak na Crowd Control. Jak trafimy na jakąś postać z CC-kami, no to będzie gigalipa. Wrzuciłem je w ogóle do lobby do jakiegoś gracza. O dziwo. Aha, i z tego co widzę, to storage jest osobny. Na to wychodzi. Bo tutaj nie mam nic. Na tej postaci. Perka też żadnego nie mam, bo trzeba wybić level. No dobra. To szukam meczu i zobaczymy. I tu mamy już w ogóle inną misję. To jest ciekawe. Dobra, jak szuka gierki, przetestujmy sobie, jak to działa i co tu mamy. Na prawym jest... Okej, okay, ale na Q. Na Q jest taka kulka, na spacji daszyk. O, a na RC jakiś orb. Rina z gierki. Ciekawe, czy będę z tym gościem. Dobra, jednak jestem z tym ziomeczkiem. On tu sobie lutuje. Tu są na starcie potki i wardy. Nie wiem, on to giga długo. On wszystko w ogóle wziął, nie? Ja w ogóle tych wardów nigdy nie biorę. Ale jak on sobie wziął, to spoko. Dobra, walimy AOE. Według będzie łatwiej, ale też będzie mniej lutu, nie? Ja bym osobiście wolał grać sam, no ale... Niech będzie, on niech sobie zlutuje tamtego, ja tego. O, i już mamy item ability power. Także fajnie. Możemy sobie różne rzeczy zbierać. Na mapie i tu mamy kolejne mobki. Może sobie je lurniemy. Tak. Nie wiem dalej jak działa moja R-ka, ale to R-kę przetestujemy sobie na graczach, jak będą jacyś gracze. Kliknąłem sobie skilla, tu mamy jakąś minę. No dawaj. Nie wiem czy wybuchła. O, tu w ogóle gracze muszą być. O, jest chłop. Oj, oj. Niedobrze. Aha. A, szybko mi porobił, ale on ma jakieś itemy, bo ma na fioletowo. Tutaj ma trójkę na fioletową. Przy niku jest taki jakby item power. I ja nie miałem w ogóle itemów, więc miałem giga niski ten item power. Zero. Bez itemów mam zero. Mam pierwszego perka. 30 armora na miniony. Dobra, no niestety nie pykło. Trafiliśmy jak na jakiegoś koksa. No i on też nie ma w ogóle itemów, ten gościu, nie? Także mamy 0 item powera, ten gościu miał ponad 30, czyli był prawdopodobnie cały ubrany, miał jakieś niebieskie, fioletowe itemy. Dobra, spróbujemy jeszcze jedną gierkę, zobaczymy. Dobra, jesteśmy w drugiej gierce, niech ten ziomek sobie znowu to weźmie. Dla mnie to whatever. Aha, to w ogóle stunuje. Dam Q i autoatak, to chyba stunuje. Ciekawe, o tym nie wiedziałem. Tu jeszcze mam woreczek taki, pęk. Tu są kolejne mopki. Chyba jakieś staki nabijam. Ogólnie jak się nie trafi znowu żaden gościu z dobrym EQ, to myślę, że powinniśmy go porobić. Jeżeli ten gościu mój też wie jak działa jego postać, wtedy powinniśmy go porobić, no ale zobaczymy. W razie sobie tu czyścimy, zbieramy itemki. Znaczy itemki, no fajnie by było jakby poleciał jakiś itemek. Dobra, niech on sobie to weźmie. Ja już tutaj otworzę. Idziemy sobie tam bardziej do góry. Tryk. Dobra, powiedzmy, chyba wiem mniej więcej jak działa ta postać. I tak trafimy na jakiegoś gościa, który nie będzie jakimś koksem, to powinno być git. Zobaczmy, co tu jest fajnego. Nic fajnego. Okej. Okay.
Dawaj. O, stunik wszedł, super. Niestety tamtego mobka też zagrowałem. Ale też już powinienem paść. Tak szybko to idzie, mimo to, że nie mamy itemów. To całkiem git idzie. Uuu, to jakiś mini bossik, walimy go. Oj, ale mógł tego wszystkiego nie plować. Dobra, odpalę ulti. Ulti też jest kurde takie średnie. Ulti chyba najmniej mi się podoba na tej postaci. Wywalił się na hita, chłop. A pierdziele. Dobra, ja to odluruję i go podniosę. Jeżeli zdążę. Powinien zdążyć. Kurde, weź to odluruj. Tam jeszcze jeden mobek przyszedł. Jak ja mam to odlurować? Dobra, jeden poszedł. Odpuść mnie. Nie wiem, te mobki to jest tragedia, nie? Totalnie nie chcą się odlurować. Dobra, pójdziemy już po stronę powoli. Podniosę ziomeczka. Nie wiem ile czasu zosta- bo czas nie leci w dół. Podniesiemy go. Nie wiem ile czasu miałem, ale uda się podnieść. Dobra, mamy gościa, trochę HP straciłem. On powinien mieć te potki, więc powinien się wyhealować. Ja bym zrobił i tak tego busika. Bo on może mieć fajne rzeczy. Jestem ciekawy, jak to się w ogóle stało, że on umarł. Oj. Dobra, mamy to. Dobra, jeszcze tego na szybkości. On jest słaby. Myślę, no łatwy on jest. Jak na nim się... Aha, wywalił się na nim. Dobra. Chciałem powiedzieć, że jak na nim się wywali, to jest giga słaby, ale... Nie zdążyłem i się wywalił. Znowu muszę gościa podnieść. Niemożliwe to jest. No z tym gościem to wątpię, że jakiegokolwiek fajta wygramy, nie? Ogólnie. Mamy coś na HP-ki. Dobra, niech on sobie weźmie tu skrzynkę i niech się healie, nie? Chodź tu wziąć. Chodź tam. Tam weź sobie, no. A tu masz heala. Widzicie, jak miły jestem, zostawiłem mu lucik, zostawiłem mu heala. No dawaj, chodź. O kurde, zaraz sam się wywalę. Ciekawe, czy jakieś itemka zabrał. Czemu on pada znowu? Nie wiem, giga mnie to zastanawia, czemu on chwilę pada. Przecież miało i hile, i potki. No chyba normalnie hit od tych mobów dostaje. Znowu się bije, bo to jest niemożliwe, nie? No z tym gościem to raczej nic nie wyjdzie. Dobrego. Chyba ostatni raz już go podnoszę. Później już nie będę mógł, bo nie będę miał HP na tyle. Nie wiem, czy ktoś tu nie idzie. Co za ziomek. Chyba lepiej by było, jakbym grał sam. Bez kitu. Dobra, ja sobie zlotuję tego mobka. Idziemy dalej.
Tu się pojawi na górze portal. Oj, te pajączki, one są łatwe. Okej. Co my tu mamy? Mamy cztery mopki. Kurde, to będzie ciężko. Portale się odpalają w 5 minucie. Ja jestem ciekawy, czy my we dwóch będziemy mogli wyjść tym portalem. Jak to działa? Dobra, git. Pajączek porobiony. Niech sobie lotuje, a tu sobie zbiję te pajączki. Chyba zlutował. A to kolejny pajączek. Ło, to jakiś kurde giga pajączek. Respi jakieś pajączki jeszcze. Z nim może być najciężej? Ja nie do końca wiem, co on robi. Ale chyba nie jest jakiś giga trudny. Aha, i z niego się respi jeszcze drugi pajączek. Dobra, mamy to. To on lutuje skrzynkę? Nie. Dobra, teraz sobie wezmę skrzynkę. Zobaczymy, co jest ciekawego. Rękawiczki na Ability Power. No i super. Chyba polutował. Obco, ulti pali. Tam nic nie ma. Też nic ciekawego. Idziemy tutaj. Tu będą dymy. No tu jest dużo mopków. Nie no, on niczego nie unika, nie? Ten ziomek. Dobra, ja bym ogólnie wyszedł. Chodź, wyjdziemy, chodź. Idziemy do TPK, chodź. Go, 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 go. Tu TPK powinien się odpalić zaraz. O, jest TPK. I pytanie, czy my we dwóch możemy tędy wyjść. Zobaczymy. Aha. Dobra, czyli tylko jedna osoba może być tepekiem. No to niedobrze. O, to jest giga źle zrobione, nie? Bo strefa już schodzi. Nie no, nie zdążę wyjść. Tym bardziej, że tu jeszcze mam opcję po drodze. No nie ma opcji. Jak ja mam wyjść teraz? Strefa jest aż tutaj. A tam nie dobiegnę, nie ma szans. Do tej strefy. Tym bardziej, że jeszcze gracze pewnie są na mapie, nie? No zobaczymy, no coś... Coś muszę pokminić. Nie wiem, spróbuję jakoś... Przebiec. Może coś poczyszczone będzie i się uda. Kolejny mobek. W strefie powinny się też te peki pojawić. Tylko no tak mówię, tu gracze mogą być, nie? O właśnie. Są gracze.
Co ja mogę teraz zrobić? Niewiele mogę zrobić. Mogę poczekać, aż wyjdą. I ewentualnie wtedy spróbować wyjść jakoś jakimś tepekiem. Powinny się też zacząć respić tepeki. W teorii. Ale kiedy się one zaczną respić, to ja nie mam pojęcia. No coś tam zebrałem niby, nie? Ale... O, te resonating krystale są spoko. Bo ich się używa do craftingu trudniejszej mapki. I znowu poczekam chwilę. Tyle ile mogę tutaj poczekam. Zobaczymy, czy będą się respić jakieś portale. Jak nie, no to... RIP. Pojawił się w strefie portal. Tutaj o. Więc może ktoś wyjdzie. Problem jest taki, że nie mam potyk, kurde. Jakbym grał solo bez tego chłopa, to by było dużo łatwiej. Miałbym teraz full HP, nie? Pojawił się kolejny portal. Dobra, powolutku, powolutku. Niech oni sobie wyjdą. Dobra. Chcemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Z tymi portalami. Dobra, jest portal. Uda się wyjść? Udało się. Git. Git, git. Mimo to, że miałem takiego gościa, który nie ogarnia, to i tak udało się wyjść. Także jest giga dobrze, zrobiliśmy challenge. Kolejny, nawet dwa. Levela... Level wbiłem. O, to jest fajny perk. Podstawowe ataki redukują cooldown mojej pierwszej umiejętności o 7, no prawie sekundę, 0,75 sekundy. Także to wygląda mega fajnie. No i tak wygląda mag. Ten mag daje się ok, ale nie wiem, czy mi się podoba. Trzeba przetestować jeszcze inne postacie. Także tyle, kolejnym razem testujemy healera.